poparcie w wyborach poszczególnych, czy to samorządowych, czy parlamentarnych. Ludzka organizacja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce jest właśnie na drugim miejscu. Pierwsze miejsce ewidentnie zajmuje województwo mazowieckie, ale ze względu na specyfikę, chociażby dlatego, że jest rzeczywiście największe. Tuż za nami są tradycyjne takie ludowe obszary, jak województwo lubelskie, również i województwo świętokrzyskie. Także z tej strony możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest ogromna praca polityczna wykonywana i co więcej, ona trwa się rezultaty. My jesteśmy właśnie na szczeblu samorządowym, gdy tak spojrzymy, tylko Polska to jest 31 powiatów ziemskich, 4 powiaty miasta na prawach powiatów. I rzeczywiście akurat w tych dużych miastach mamy na dzień dzisiejszy mniejszą możliwość oddziaływania. Natomiast spośród 31 powiatów ziemskich, 21 Polskie Stronnictwo Ludowe, czy przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego są starostami i w związku z tym w koalicjach po prostu przewodzą w poszczególnych powiatach. W kilku następnych, owszem, też są koalicje z Polskim Stronnictwem Ludowym, żeby może bez starostów, ale z starostami i tak dalej. Właściwie to, tak w tej chwili się zastanawiając, to jestem w stanie wymienić dwa bodajże powiaty Wielkopolskie, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe niestety nie uczestniczy w koalicjach. To jest akurat powiat ostrowski, powiat grodziski, no nie może, że jeszcze jeden gdzieś, owszem, nie wiem, ale to nawet nie o to chodzi, tylko rzecz też, że chcę przez to powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe bierze ogromną odpowiedzialność za to, co się właśnie w samorządach dzieje. Mówimy o szczeblu powiatowym, nie będę wspominał o szczeblu wojewódzkim. I gdybyśmy przez te dwa lata próbowali, czy przez pryzmat tych dwóch lat spoglądać na rezultaty, które zostały osiągnięte, to w każdym z nich, właśnie tak jak tutaj przedstawia to starosta Senko, w każdym można się doszukać właśnie takich tych organicznikowskich prac rzeczywistych, bez fajerwerków, przedsięwzięć, które powinny przynosić określone rezultaty. Czy to rzeczywiście już jest wszystko? Czy to nas zadowala? Na pewno nie. Na pewno jeszcze można wiele rzeczy wykonać, natomiast rzeczywiście powiaty znalazły się w bardzo trudnej sytuacji z różnych względów, dlatego że mają dwa obszary takie bardzo newralgiczne i strategiczne, którymi jest w naszym kraju bardzo drogą. Z jednej strony to jest właśnie ta wspomniana edukacja, która ciągle wymaga ogromnej troski, bo ona ciągle nie nadąża jeszcze za potrzebami rynku pracy. A z drugiej strony to jest właśnie sprawa. To są tematy praktycznie, z którymi się starostowie czy samorządy powiatu muszą mierzyć i nie mają w tym zakresie stosownego wsparcia, dlatego że poziom finansowania akurat tych dziedzin w odniesieniu do struktur powiatowych oceniam, że jest absolutnie niewystarczający. Tu wymagane byłyby określone pociągnięcia również i legislacyjne, które by tą sytuację zmieniały, no ale na razie jest tak, jak jest. Gdy patrzymy również i na Polskie Stronnictwo Ludowe w szerszym aspekcie, niedawno, bo zupełnie miesiąc temu odbył się kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ważne wydarzenie, potwierdzenie jak gdyby tej linii, którą do tej pory zmierzamy. Po raz kolejny został wybrany na funkcję prezesa pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale przede wszystkim ta linia, którą podkreślamy i to zresztą Państwo możecie obserwować. Polskie Stronnictwo Ludowe sygnalizuje to zresztą od dawna, że nie zamierza uczestniczyć w tej takiej bratobójczej wojnie dwóch plemion, jak to określa prezes Kosiniak-Kamysz, gdzie z jednej strony mamy tą siłę polityczną rządzącą obecnie, z drugiej strony szeroko rozumianą koalicję, która na wszelką cenę się zwalcza. I no, z tego powodu się tylko podział narodu, który niestety nie przynosi wiele rezultatów. My chcemy być partią polityczną, która oczywiście, że jest w opozycji do rządzących, ale jest w opozycji takiej konstruktywnej, która wykazuje, co nam się nie podoba, co jest niewłaściwe, proponujemy określone rozwiązania. No a to, że jesteśmy niestety dość słabym klubem parlamentarnym,
przestrzeni zresztą wielu, wielu dziesiątków lat, gdzie zawsze zwyciężał ten rozsądek, a nie udział w bijatykach, które co, nie widać ich w końcu. I w ten sposób chciałbym to spetować. Chciałbym przede wszystkim wyrazić uznanie tutaj również i organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Turku za to, że podejmuje tak właśnie ważne wyzwania w powiecie, który, no, co dużo mówić, jest jednym z najtrudniejszych ze względu na sytuację, jaka się kształtuje w tej chwili wobec tego sektora energetycznego, w związku z tym rynkiem pracy i tak dalej, i tak dalej. To, że starosta wokół tego koncentruje swoje zainteresowanie, swoją działalność, jest jakby oczywiste i właśnie zasługuje na szczególne podkreślenie, że nie czeka, aż nie wiem, pojawią się jakieś nadzwyczajne instrumenty, ale próbuje w własnym zakresie ratować rynek pracy poprzez właśnie tą ofertę edukacyjną, która jest ogromnie ważna, ale i cały szereg innych przedsięwzięć, które